By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć kochani, dzisiaj takie szybkie zakupy dawno nie było. Dwa woreczki kartofli, pietrucha, marchewka, tu krakersy, widzicie, dla Julki. Trzy babeczki bezowe. Tak, bezy. Bułeczki z ziarnem, gruboziarniste. Tu są takie małe ponczusie. Tu jest wirek, mój ulubiony. Ostatnio go odkryłam, jest fantastyczny do prania. Soczek, witamina, marchewka, jabłko. Tutaj są utka kurczaczka. Tu jest dla mojego męża takie babeczki, deserek. Dwa kisielki szybkiego, że tak powiem, ratunku. Polędwiczka z piersi kurczaka, margarynka, no i pieczarki. I takie szybkie zakupy. A tutaj już mam przygotowane piersi z kurczaczka i makaron. I zaraz będziemy robić rosołek. Także za chwilkę się z Wami połączę znowu. Słuchajcie, tak jak Wam powie... Mała ostrość. Tu już mi woda wrze na rosołek. Zmniejszam bastera na dobre 5. Wrzucam pietruszkę i wrzucam, tu mam dwa rosołki, rosołek drobiowy i rosołek ziołowy. Zawsze wrzucam dwa. Kiedyś, wiecie co, odkryłam na internecie, jak się robi samemu rosołki, ale gdzieś przepiłam ten przepis i nie mogę go znaleźć u siebie w notatkach. I słuchajcie, robię dwa rodzaje rosołków w domu. Z udek i z piersi. Z piersi jest mniej tłusty, ale za to piersi moja Julka potem, jak wyjmuję już takie ugotowane, bo na ugotowanego mięsa niekoniecznie, ale je potem obtaczam w mojej przyprawie, tej super mega pikantnej, i po prostu wrzucam na 10-15 minut do piekarnika i mamy drugie danie jak znalazł. No oczywiście ono już nie jest tak zdrowe, jakby było ugotowane, no prawda, bo już chociaż w piekarniku mi tłuszcz skapuje, tak? Także ono jest... Tak wygląda rosołek, który się gotuje. Zaraz ugotujemy makaron. Tłuszcz, nie patrzcie, Epis, wyjdź. No, ja wiem, że tutaj czekasz na ochłapki. Uciekaj. Zaraz naczynia trzeba też pomyć. Przygotować makaronik. Tutaj biolik nie jest potrzebny. Zaraz... O, dziurę mam w reklamce. Dobra. Jeszcze sobie tylko makaronik przygotuję. Ebris, nie zjadaj. Makaronik. A w dużym garnku? Nie, pewnie w tym małym się wystarczy. Z dwóch, bo mój mąż nie jada rosołu. Także co? Tak się gotuje, tak się prezentuje. Do zobaczenia później, papa. Tu chcę Wam pokazać, że już... dużo Wam pokażę. O, już. Chcę Wam pokazać, że już kiełbaska tutaj w piekarniku dla męża się piecze. A na kuchni ziemniaczki, także już obiadek, tu już rosołek już dochodzi, zaraz go wyłączę. Zaraz też makaronik ugotujemy i obiadek możemy zasiadać. Także Wam też życzę wszystkiego smacznego, papa. No bo dawno nie kręciłam. Czas po... nadrobić stracony czas. Banany mokre trzeba wytrzeć. Zbieram zamówienia. Pizza? Nie. Kakao, kisiel czy budyń? Kakao. Co to jest? Rakieta. Okay. Nie. To nie. Rakiety do jedzenia nie ma. Co ma być? A nie, to rakieta jest z drugiej strony. Budyń? Kakao. Kakao. A to co masz? Kakao, kisiel i budyń. Pizzę. Kakao. Kisiel i budyń. Może zjemy pizzę. Co? Zjemy pizzę? Okej. Okay. To dwa kakao. Mleczko już się gotuje. Tu mamy kakałko. Kubeczki.
cukier. Dobra. Sypujemy po czubatej łyżeczce. Okej. Docukrzamy, bo to jest gorzkie kakałko. Okej. Teraz chwilkę poczekamy, aż się zagotuje. Tak tylko troszeczkę. A tam się piecze, gotuje, żeby był wrzątek, gotuje, żeby nie było wrzątek. Okej. Okay. Oczywiście zapadać przy pracy. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Okej. Okay. Wyłączenia. Wszystko do umycia.